To jest dobra informacja. 5 ofert wpłynęło w ramach Europejskiego Nieograniczonego Przetargu na budowę i realizację nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. To będzie największa tego typu inwestycja w regionie. W 2022 roku w kwietniu był również otwarty przetarg i wtedy wpłynęła tylko jedna bardzo niekorzystna oferta. Miejmy nadzieję, że teraz będzie w czym wybierać. Te 5 ofert na realizację tej kluczowej, strategicznej inwestycji to jest na pewno kolejny krok, który przybliża nas w kierunku wybudowania szpitala na miarę XXI wieku dla Dolnoślązaków i to jest ten główny cel. Najniższa oferta PORU jest za kwotę 1,050 mld, prawie 6 milionów złotych. Najdroższa Polimexu Warszawa za kwotę 1,400 mld. Jest to zdecydowanie coś, co nas niezwykle cieszy i myślę, że to będzie informacja, która będzie bardzo korzystna dla pacjentów onkologicznych, gdyż wydaje się, że te oferty umożliwią nam wybór wykonawcy tak długo oczekiwanej inwestycji. Dolnoślązacy czekają na ten szpital już od kilkunastu co najmniej lat. Jesteśmy coraz bliżej. Oferty będą teraz analizowane. Trzeba zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy wypełniają te kryteria, które postawiliśmy, a miejmy nadzieję, że już kolejny etap to podpisanie umowy i realizacja tej inwestycji. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w tym miesiącu wyłonić wykonawcę, a potem to już są kwestie formalne, które są troszeczkę poza naszymi możliwościami. To już Urząd Zamówień Publicznych, jeżeli takie odwołania będą, będzie decydować o terminach. Ta inwestycja jest współfinansowana ze środków samorządu województwa oraz przy dużym zaangażowaniu budżetu państwa. Gdyby nie było tej współpracy, tego współfinansowania, nie moglibyśmy mówić o budowie tej placówki. Mamy 550 milionów złotych z tą ostatnią decyzją Rady Ministrów o przeznaczeniu dodatkowych, czy zaangażowaniu się dodatkowo w wysokości 250 milionów złotych przez rząd. A samorządowe? A reszta będzie pochodziła ze środków samorządu województwa.